Ja, tu z tej strony Szpytaty, już kolejny odcinek z Eurotrack Simulator 2. Tym razem wybierzemy ładunek na południe. Tym razem wypadło na Danię. Cały trójkąt skandynawski już przeszliśmy prawie. I planuję na Włochy przez Węgry. Dwie. Dobra, jak my będziemy jechać? Aha, przez port w Oslo. No i potem promem. Spróbowałem nieco w kita z Andreas. Skończyłem na dwóch misjach. Jeden przy strzelaninie na cmentarzu, a drugi na trąbaniu ruskich i ballasów.
Aha. Planuję jeszcze w tym miesiącu przywrócenia gier HBO Stay, tylko zainstalowałem, tylko nie chcę, czy usunąłem ich sejfy. Nie no, póki co to nie zacząłem ich robić. Ich przywrócenia. Tym, którym dopiero co zacząłem, albo rzadko gramy, czyli American Log Haul 3 Convoy, będzie jeszcze pod koniec miesiąca, a z Haulina lub Agro z Ameryki chyba pod koniec roku. Ale sami będzie mi przeszkadzać, no wiecie. Remont mieszkania, nauka. Dziwne, jeszcze go nie załapał. My będziemy w ciągu 18 godzin, a mamy ponad 13 przewagi. Dobra, no to wyjopaśka. Kurde, gdybym miał kierownicę, to by było nieco lepiej.
Nie, no nie jedy, no mamy dosyć. Czyli z jednego końca na drugi trzeba jechać ponad 100-150 km. Pewnie to jest... To miasto jest szerokie jak moja mama. Nie żartowałem. Tylko bega. Nie ważyłem swojej świętości obrażać. Dobra, gdzie to? Fredericia. Ale się stwonia zaliczył.
ile jeszcze? O, ponad 300 kilometrów. Zobaczymy. Głównie przez jakieś drogi zadupowe wzdłuż wybrzeża. A czy... Nie no, tędy jest... za daleko. Nie no, możemy jeszcze wrócić do Goldberga. Bo te Volvo, 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 Volvo. No nie wiem. No to może ta. Jeszcze zwiedzania Skandynawii nie skończyliśmy. What? Więc może ta. Pojedziemy do Kopenhagi najpierw. Będziemy do Göteborga. Zobaczymy, jakie są standardy na ładunki. Jeżeli będzie gdzieś na ten rejon, no to zostajemy na jakieś parę odcinków. Póki nie załatwi jakiegoś tam moda. Jeżeli będzie coś do Sztokholma, no to pojedziemy stamtąd jakąś skanie i coś tam wybierzemy. Dobra, to jeszcze gadania robota czeka. Ja. Aha, mamy światło jeszcze tam. Co tam jest napisane? A ale bark. Kiedy siostra. Wyratowałem w Kopenhadze. Ona była cukiejko. Volvo. Jeżeli będzie coś do Sztokholma, no to tam pojedziemy. Jeżeli tam do tej skanie, jak się ma to takie do skani, no i jedziemy na południe.
dostajemy na jakieś środki na kwień. Nie no, słyszałbym, że modyfikacje są gorsze od DLC. Bo te są za darmo, a DLC za drogie. A także to są te kolorki za jakieś... za 99 eurocentów, czyli za 4 zeta.
Przepraszam.
zostało jakieś 2 godziny. No weź. Dziesiąta 28. Tak, jest. Nie no, przepraszam, ale ciągle mnie rozpraszają. Cholera.
No jesteśmy Esbjerg. Co to kurde jest? Tworzec PKS? Co za idiota ze mnie. No dobrze, jadę. Gdybym grał na wysokich detalach, no to bym spokojnie widział wszystko na testce rozdzielczej. Tym razem bardziej wyraźnie. Nie no, zobaczyłem bloga na temat ETS-a oraz ATS-a i oni
Dobra robota. Dobra, zobaczymy, co my mamy. Jedną chciałem rynek przesyłek. Dobra, co my tam tutaj mamy? Przekręt. Malmo się wybierzemy. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. O tak, tylko najpierw pojadę naprawić ciężarówkę. Dobra, już kończymy let's play'a z Euro Truck Simulator 2 i zobaczymy po kolei. Subskrybować mój kanał, lajknąć fanpage na Facebooku. Jeżeli film się podobał, to łapka w górę, jeśli nie, no to kciuk w dół oraz kciuk w dupę albo też liczka. No i tak, więc zobaczymy się w kolejnych odcinkach. Buja.